Siema mordeczki, słuchajcie, co do pobicia Dawida Koksa, to tak to rozkminiałem. Po pierwsze, uważam, że to był gruby plan, dokładnie przygotowany. Uważam, że ktoś go specjalnie wyprowadził, ktoś go specjalnie zaciągnął w inne miejsce, ktoś specjalnie wykonał, jakby powiedzieć, wyrok. Myślę, że dostał z kastetu jedną bombę albo z jakiejś pałki, to jest dla mnie logiczne. Drugi gość dostał przypadkiem, bo akurat był blisko. I powiem wam jedno. Musiała to zorganizować jakaś dobra ekipa, mocna, czyli dobra w cudzysłowie, czyli mocna, który jeden drugiego nie sprzeda, ale uważam, że ekipa youtuberów jest o wiele mocniejsza i będą dymani w dupę za przeproszeniem odkurzaczem, jak ich kurwa znajdą i będzie ostra wojna. A po drugie, rozkminiałem też, że może ktoś, chociaż to by było frajerstwo totalne, że może ktoś dla fejmu sprzedał go z ekipy, bo go nie lubiał. Kurwa, ale to by było frajerstwo, nie? Ja pierdolę.